Cześć, witam. Jak ja w sezonie przedmaturalnym nienawidzę naukowski. Dlatego, że muszę kilkadziesiąt razy gadać o tej granicy. Ciągle o tej granicy. I dla otrutki przyniosłam sobie z naszej biblioteki taką oto książeczkę zatytułowaną Naukowska i jej mężczyźni. Zwolenniczka wolnej miłości i praw kobiet. Książka została napisana przez Iwonę Kienzler, a na okładce widzimy samą bohaterkę tejże książki, czyli Zofię Naukowską. Tematem, jak już można było zauważyć, są związki naukowskiej z mężczyznami. A jak obliczyła, czy powiedziała jej biografka Hanna Kirchner, tych związków było około 50. A więc różni mężczyźni przewijali się przez życie Zofii Naukowskiej. Ponieważ wygłaszając w 1907 roku na Zjeździe Kobiet Polskich to sławne hasło Chcemy całego życia, które dotyczyło sfery erotyczno-seksualnej, która do tej pory dla kobiet była zamknięta, Zofia Naukowska stała się, można powiedzieć, pierwszą gorszycielką II Rzeczpospolitej. Miała dwóch mężów, ale te małżeństwa zakończyły się rozwodami. Zatem była nieszczęśliwa, jak mówiła, nie mogła znaleźć odpowiedniego mężczyzny, ponieważ szukała miłości, a oni chcieli od niej zupełnie czegoś innego. Ale miała obiekt uczuć, który to obiekt kochała całe życie, ale był on dla niej niedostępny. Tym obiektem był Karol Szymanowski, wybitny polski kompozytor, który, jak wiemy, był zdeklarowanym homoseksualistą i Naukowska szans nie miała żadnych. Chociaż jak ten struś chowała głowę w piasek i starała się nie przyjmować do wiadomości tego właśnie faktu orientacji seksualnej Szymanowskiego. Z nazwiskiem Naukowskiej wiążą się nazwiska takich oto twórców jak Bruno Schulz, Uniłowski, Michał Choromański i wielu, wielu innych, którzy w blasku Naukowskiej chcieli zrobić karierę literacką. Miłosz, który bardzo późno poznał Zofię Naukowską, napisał o niej takie oto słowa, że była to kobieta, którą charakteryzowała komiczna samiczność starej kobiety, oglądającej się bez ustanku na spojrzenia mężczyzn i ich komplementy, chodząca ze swoją listą byłych mężów i kochanków. Tak widział ją Czesław Miłosz. A jak widziały Zofię Naukowską jej koleżanki po piórze, zwłaszcza te, które jej nienawidziły, można tak powiedzieć. Oto Maria Dąbrowska w swoich dziennikach zanotowała tak. Pewnego dnia, ujrzawszy pisarkę w wyjątkowo dobrej formie, zapisała w swoim dzienniku. Naukowska olśniewała. Trzyma się coraz lepiej. Musi mieć świetnych masażystów i kosmetykarzy, bo nawet gładka się zrobiła na gębie i na ryjsku. I co za ston, co za pewność siebie już nie znakomitej pisarki, ale wielkiej figury politycznej, co za protekcjonalne kiwanie paluszkiem na mężczyzn, którzy w podrygach podbiegają, by jej podać papierosa lub przyjąć w ucho jakieś szeptane zlecenie królowej. Byłam zaskoczona. Nigdy jej jeszcze nie widziałam w tak triumfującej, apodyktycznej formie. Musi mieć chyba jeszcze kochanka, bo niepodobna, by same tylko sukcesy w karierze dały jej taki tupet. Jak więc słyszycie, koleżanki zazdrościły Naukowskiej tego powodzenia u mężczyzn, a ona po prostu lubiła komplementy i przez całe życie szukała miłości. Autorka, czyli Iwona Kienzler, często w tej książce powołuje się na dzienniki Naukowskiej. Mam tutaj jeden z takich tomów, dzienników, to są dzienniki z lat 1930-39. Coś tutaj nawet sobie zaznaczyłam i z tych dzienników można dowiedzieć się, jak Naukowska oceniała tych swoich młodych znajomych, fatygantów, kochanków, co o nich myślała. A więc dla odtrutki przeczytałam sobie książkę o mężczyznach w życiu Naukowskiej, ale wam również ją polecam. Dziękuję, do zobaczenia.